Onet Audio. Jest jeszcze w Prawie i sprawiedliwości taki człowiek, który się nazywa Michał Moskal. On akurat nie pracuje w żadnej spółce. On, ale ma kumpli. Ale ma kumpli i no i przede wszystkim pracuje z Jarosławem Kaczyńskim. I zresztą formalnie on znowu teraz jest szefem gabinetu, znowu, szefem tak. gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, bo jak. Kaczyński, był panią Basią, był w sekretariacie Jarosława Kaczyńskiego na Nowdziej, ale jak Jarosław Kaczyński został wicepremierem, to pan Michał tam od razu za nim i już jest znowu szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą podobne na payrollu w kancelarii był cały czas. Nie ma to wielkiego znaczenia. Przecież Mariusz Chłopik był y, głównym doradcą Mateusza Morawieckiego, a w ogóle nie był na payrollu w kancelarii premiera, tylko zarabiał w Państwowym Banku. Ale Michał Moskal jest bardzo wpływowym człowiekiem, mimo swojego młodego wieku, ponieważ jest prawą, Zarządza kalendarzem prezesa, to jest najważniejsze. Y, 29 lat i ostatnio zrobiło się bardzo głośno... No bo wiecie państwo, pan Michał Moskal postanowił zacząć kampanię bez kampanii. A bo on startuje do Sejmu. Będzie startował do Sejmu, tam sobie specjalnie mu wyrychtował miejsce Jarosław Kaczyński, tam poprzesuwał pioneczki na, na szachownicy troszkę, żeby wszyscy się posunęli, żeby pan Michał miał miejsce w swoim rodzimym regionie, ma z Janowa startować, Lubelskiego, Lubelskiego i sobie rozstawił banery. No ale to nie są takie tam, że plakacik na płocie sobie przypiął pineskami. Nie, nie. Takie wielkie banery w Wzdłuż trasy Warszawa-Lublin, w samym Lublinie, no ja widziałam przynajmniej zdjęcia dwóch takich wielkoformatowych na blokach tych. No, one wszystkie nie są napisane tam, nie jest, będę startował do Sejmu. Nie, nie, tam jest napisane bezpiecznych wakacji Michał Moskal. I y, na, nasz kolega z Onetu, y, Sebastian, y, Sebastian Białach, zaczął się interesować, kto y, to, za to płaci. My żeśmy w Newsweeku pisali już o tym, że nie bardzo wiadomo, kto za to płaci, bo pan Moskal nie chce nam odpowiedzieć są na te to pytania. to ciężkie pieniądze. A są to ciężkie pieniądze. Politycy opozycji wyliczają te, jego kampanię na powyżej 100 tysięcy w, w tej chwili, jeszcze przed kampanią. Bo trzeba pamiętać, że to jest obchodzenie prawa po prostu. Y, no i się okazało, że w tych samych miejscach wcześniej... Zazwyczaj wisiały lokalnego browaru yy, wielkie billboardy. I yy, a wcześniej jeszcze Jana Kantaka, który stamtąd startował w poprzednich wyborach. No i tak się składa, że jak tylko Sebastian zaczął się dopytywać o te yy, billboardy, to jeden zniknął. Po prostu. taki wielki, przypadkiem. W, wielki billboard po prostu zawinęli. Yy, no i że przeważnie właśnie te nośniki są przynależne do tego dużego lokalnego yy, browaru. Ale. Yy, no... Znaczy, tu mamy jeszcze w ogóle y, podwójny kontekst, bo prezes y, tego browaru y, jest również w zarządzie spółki, która właśnie jest właścicielem tych. Billboardów. Stąd, właśnie, stąd właśnie mamy to y, połączenie. Natomiast y, problem tutaj jest podwójny, ponieważ y, oczywiście Michał Moskal się broni, mówiąc, że przecież y, posłowie opozycji również y, y, wykupują takie billboardy, na których życzą ludzi, ludziom y, przyjemnych wakacji. No, tylko problem polega na tym, że posłowie składają oświadczenia majątkowe. A pan Michał Moska, który. Niczego nie będzie składał nie składa. Złoży oświadczenie majątkowe na początek kadencji i będziemy wiedzieć, ile miał, jak zaczął być posłem, a potem się dowiemy, ile miał jak przestał być posłem. To, ile on zapłacił w tej chwili. Jest kompletnie nie do sprawdzenia. I czy miał na to pieniądze, czy sobie zaoszczędził, czy nie zaoszczędził. I to yy, znaczy, to po prostu jest omijanie prawa, na które zwraca uwagę Państwowa Komisja Wyborcza, która mówi: no niestety, proszę państwa, my możemy się czepiać posłów, bo oni podlegają pod ustawę i kampanii wyborczej. Ja nie mamy jeszcze ani kampanii, a pan nie jest posłem. Więc. Niestety nic nie możemy w tej sprawie y, zrobić. A swym drugim, w ogóle y, rozumiesz fenomen pana Michała Maskala, no oprócz tego, że jest y, asystentem Jarosława Kaczyńskiego, ale tak naprawdę, no w jaki sposób on się wkradł w łaski z prezesa prawa i sprawiedliwości? No, ja doskonale to rozumiem. Pan Michał Moskal jest y, typowym produktem y, partyjnych młodzieżówek. Y, ja usłyszałam od jego znajomych, kiedy pisałam kiedyś tam tekst o panu Moskalu, y, kiedyś się oświadczał na dole w Bogdance, bo też jego kumpel jest prezesem Bogdanki, więc mu ułatwił to y, oświadczenie tam na dole, że. Y, to zależy, znaczy jego przyszłość polityczna zależała od tego, z kim zaczął pić wódkę na y, uniwersytecie. To mówiąc bardzo w skrócie, bo y, z kim towarzysko zaczął się y, spotykać, y, kiedy przyjechał tutaj na studia. Gdyby to byli młodzi demokraci, to byłby teraz y, w Platformie i próbowałby tam robić karierę. A że byli to, y, że było to środowisko związane z nzs i z młodymi, z młodzieżówką PiSu. To wybrał starych demokratów. To wybrał starych demokratów i, y, y, i dlatego Dlatego tak to się skończyło. On zresztą został zaproponowany na to stanowisko przez Radosława Fogla. Znaczy Radosław Fogiel wcześniej nosił teczkę za Jarosławem Kaczyńskim i był jego asystentem, no ale kiedy dostał, Już się, kiedy dostał się do Sejmu, ktoś musiał go zastąpić. I to Radosław Fogiel wskazał, wskazał Michała Moskala, który zresztą potem też został szefem młodzieżówki, no, przecież pamiętajmy, że w Pisie to prezes Jarosław Kaczyński wyznacza szefa tak, młodzieżówki. Tak, to nie są, to nie na to nie jest tak, żeby tam ktoś kogoś wybierał. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.